Cześć, dzień dobry, siema, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Na dobry początek chciałabym Wam pożyczyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Zdobywajcie cele, zdobywajcie marzenia i mierzcie wyżej, jeszcze wyżej. A dzisiaj przychodzę z filmikiem, dosyć popularnym dawniej na YouTubie, teraz to już chyba jest mniej popularne. Mianowicie, co dostałam na święta? Plus dorzucę tutaj mały smaczek w postaci prezentu z moich urodzin, który najbardziej mi zapadł w serce. I tak, no i co? No i zaczynamy! Więc zaczniemy od pierwszego kompletu, w sumie, który dostałam od swojej przyszłej teściowej. Jak Wam już wspominałam wcześniej we vlogmasie, moja przyszła teściowa zajmuje się rękodziełem, więc też oto mi prezent, taki mi też prezent zrobiła i dostałam od niej taki piękny, taki piękny komplet. Jest to komplet, no ja sobie tutaj kubeczka, którego ja sobie, w którym ja trzymam sobie pędzle przy biurku, oraz takiej w sumie kosmetyczki, okrągłe kosmetyczki z pięknym drewnianym wzorem, dosyć pojemnej, bo tutaj praktycznie wszystkie moje kosmetyki się mieszczą. Jest to super zrobione i jestem pod wrażeniem tego, jak ona to w ogóle robi. I no wow, no teraz robi jeszcze makramy, więc zachęcam bardzo serdecznie, ma swoją stronę, więc oby tak dalej. No u mnie został wybrany kolor niebieski z oczywistych względów, no bo ja kocham niebieski, więc mam taki, w sumie dosyć nawet modny w tym sezonie jesień-zima, w kolorze Electric Blue, do tego jest taka czarne przejście pomiędzy, drewniane pokrywka, bardzo fajna. No i jest to jest super, naprawdę. Ja jestem tego tak zadowolona, zaoszczędziło mi to multum miejsca na moim biurku, które i tak jest wąskie. Także jeśli macie ochotę na taki kubeczek, taką kosmetunię, torebunię, cokolwiek innego, naprawdę jest szeroki wybór kolorów, możliwości, cokolwiek byście chcieli, ona praktycznie myślę, że byłaby w stanie to zrobić. Następnym prezentem od Mikołaja są takie super skarpetki lisie z liskiem. Są mega ciepłe, na ten przymrozki co były sprawdziły się idealnie. Tutaj możecie zobaczyć, jaki to jest puch. No nawet na Wigilii, jak już mnie rajstopy zaczęły denerwować, a wiadomo, raczej z własną stopą nie będę chodziła, to sprawdziły się idealnie. W góry, na Mazury, no może na Mazury to nie, ale w góry, nad morze, jak jest zimno, jak jesteście z marzluchami, czasami jak ja, bo tylko czasami są z marzluchem, no to super sprawa, naprawdę. Polecam serdecznie. My z Patrykiem na święta mamy taki układ, że kupujemy sobie prezenty do 10 zł. No, 10-15, to zależy od jaki sobie budżet po prostu ustalimy, ale raczej to nie jest nic takiego wielkiego. I w tym roku do mojej kolekcji, mojego prezentu urodzinowego dołączyła kolejna płyta ze Scooby-Doo. Tym razem jest to Scooby-Doo 13 duchów, kompletna seria. Dodatkowo nie karmić zwierząt, dodatkowy odcinek serii Kudłaty i Scooby-Doo na tropie. Także fajnie. Są to dwie płyty. Jak już Wam pokazuję. Dwie płyty, oczywiście część odcinków na jednej, część na drugiej. To nic, że nie mam na razie, nie mam na czym to na razie odtworzyć. Ale to pomału, małymi krokami dojdziemy do tego. Następnie przejdziemy do mojej rodzinki. Więc od siostry i od mamy
dostałam taki zestaw, też już wam pokazywałam. Ten zestaw szalik plus czapka z Stradivariusa. Bardzo ciepła, grzeje, robi robotę, też ten szal jest na tyle duży, że możemy spokojnie się nim opleść i po prostu chodzić nim po domu czy na balkon po zupę, na przykład, jak czasami jest to w moim przypadku. Narzucić na barki, idę po zupę, wracam, fajna sprawa. Dodatkowo od moich rodziców dostałam też kilka pieniążków i przeznaczyłam to już, te pieniążki, na swój kurs, następny kurs, już ostatnio było szkolenie w social media freelancer. Teraz te pieniążki, które dostałam od Świętego Mikołaja Kataty, poszły na Akademię Social Media Manager, który będzie trwał 2 miesiące, jak dobrze pamiętam, co czwartek o 18, zorganizowany to przez Maję Strzelecką, w świecie internetu chyba bardziej znana jako Content Lady, więc tak, przez najbliższe 2 miesiące będę spędzała czwartki po prostu się ucząc i mam nadzieję, że już wiem, że chciałabym bardziej, głębiej iść w te social media, bo nie oszukuję, że jest to przyszłość na dzień dzisiejszy, więc będę działała w tym kierunku. Jak mi wyjdzie, wy ocenicie. Od cioci, co dostałam od cioci? Od cioci dostałam perfumy, które gdzieś tam są w użytku już, trochę w plecaku, trochę w pracy. Taki niezbyt, nic drogiego, nic wielkiego, drobny upominek, łańcuszek. No i 50 zł w kuperki. Wiem, jak to brzmi, ale słuchajcie, te 50 zł na pewno, naprawdę uratowały mi dupę, kiedy nie miałam paliwa. Więc cieszę się z małych rzeczy, no. A co do prezentów urodzinowych, no to chyba już wam pokazywałam, co dostałam od mojego ukochanego. Też to jest seria Scooby-Doo, tylko z Batmanem. A od moich przyjaciółek dostałam coś, czego nigdy nie noszę, czego nigdy nie mam. Teraz niech ja coś znajdę. O, pierwsze pudełko, udało się. Są to kolczyki. Piękne, minimalistyczne kolczyki, które pasują naprawdę do wszystkiego, na co dzień, na większe wyjścia, no do pracy, na randkę, no po prostu są sztosem. Bardzo się bałyśmy w sumie we trzy, że mogą mi wypadać z ucha, bo ja oczywiście miałam te tunele, 14 mm nawet doszłam, wow. Trochę tego żałuję, trochę nie, wiadomo, błędy młodości, gimnazjum. Ale kupiły mi dodatkowo kupiły mi takie gumowe zatyczki, tak to się chyba na to mówi, które po prostu tu sobie wkładam za kolczyk, w uszko dopinam z tyłu zapinką i jest sykelafon. Miałam je nawet na miałam je na urodzinowej randce i miałam je na Sylwestra i na święta. I co chwilę je sprawdzałam, czy na pewno mam je na uchu. I się trzymały, nawet nie musiałam tego sprawdzać. Były. No, no. To chyba ogólnie wszystko. Taki krótki filmik, naprawdę krótki. A makijaż, który mam na sobie, nie wiem, czy to będzie widać tak z daleka. Pojawi się na kanale pewnie w następnym filmiku. Więc wyczekujcie wam. Wyczekujcie go. Ja dziękuję za taki szybki przegląd prezentów, naprawdę szybki. Życzę wam jeszcze raz w tym roku zdrowia, pewności siebie, empatii, żebyśmy byli i życzliwości, żebyśmy byli życzliwi dla siebie. Spełniajcie marzenia, tak ja to w tym momencie robię, ucząc się na tej akademii. Zaczynam uczęszczać na tą akademię. No i żyjmy w zgodzie, dużo miłości. Pa!